Witajcie, no właśnie, jak to jest być tym cckiem? Dobrze czy niedobrze? W tym materiale chciałbym pogadać o samym ccekowaniu, e, kilka mitów i legend e, obalić. E, przy okazji macie bitewkę w tle całkiem fajną na moim kochanym Massachusetts w wykonaniu Hojnaskiego. Jest wynik, jest trochę strzelania, jest także e, będzie na czym oko zawiesić. Będzie to typowo pogadanka, e, pogadanko vlog, e, czyli jeżeli nie interesuje się bitwa, to spokojnie możesz sobie zacząć grać i słuchać, słuchać tego, co mam do pogadania e, w tym materiale. Ostatnia pogadanka na Europejskich Niszczycielach została całkiem miło i przyjemnie e, przyjęta, dlatego pomyślałem sobie, żeby robić coś takiego częściej, e, tym bardziej, że... Mam o czym gadać, mam kilka fajnych pomysłów, liczę na wasze komentarze, liczę na to, że chciałbym też w tych pogadankach robić takie małe Q&A, jeżeli macie jakieś pytania to oczywiście walcie w komentarzach, możecie pytać o co tylko chcecie, nawet jaki mam rozmiar skarpetek, pewnie ktoś rzuci to pytanie w komentarzu, będę wybierał najciekawsze i, i będę na nie odpowiadał w następnej pogadance. Dzisiaj porozmawiamy sobie jak to jest być cecekiem, co z tego wyszło, jak do tego doszło w ogóle? E, ostatni vlog był w momencie, jak miałem jakieś 300 subskrypcji, obecnie na YouTube wbijamy 2,5 tysiące, zaraz będzie wbite, co dla mnie jest mega wynikiem. To jest właśnie też o tym, będę chciał pogadać o tym, jak, jak zasięgi rosną. Będę chciał też wspomnieć o tym, e, jak to będzie z tymi giveawayami za recenzję. I od tego sobie zaczniemy. E, jak wiecie, e, a jeżeli nie wiecie, to ostatnio udało mi się awansować na trzeci poziom community contributora, czyli na trzeci już ostatni, co upoważni. Nie do rozdawania okrętów za recenzję. Niestety tu muszę was zasmucić chodzi tylko o nowy okręt. Jeżeli coś nowego będzie wychodzić zrobię recenzję i to też nie taką byle jaką recenzję, to trzeba się przyłożyć do tego. To będę miał szansę rozdać okręt. Najbliższy nie powiem wam jaki będzie, nie 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 nie, obowiązuje mnie tak zwane NDA, o tym też będzie trochę pogadanki dzisiaj. To ja nie chciałbym robić tego okrętów, rozdawać na, na tej zasadzie, że y, rzuć komendę i losujemy. Tylko na przykład, pierwszy okręt, który będzie z recenzji, będzie to wygrania w turnieju, takim małym, malutkim turnieju, zorganizowanym na szybko, bo czasu będzie niewiele. Y, także jak najbardziej, oczywiście zapraszam Was też na streamy, zawsze są w środę, piątki i niedziele, y, Chyba, że coś wypadnie, y, chyba, że są obowiązki, to wiadomo. I właśnie to jest kolejny punkt, który chciałem pogadać, bo YouTube bo wszystko zaczęło się od YouTube'a, miało być małym, miało być małym hobby. Takim przy okazji nagrywania coś, coś ten i, i tak ten. A przerodziło się to w taką małą dodatkową pracę, która zżera mi aktualnie naprawdę sporo czasu. Nie tylko YouTube, ale też i Twitch, bo Twitch też się bardzo szybko obecnie rozwija. Nigdy, powiem Wam szczerze, że gdyby mi ktoś rok temu powiedział, że uda mi się być partnerem Twitch'a, że uda mi się mieć na streamie ponad 100 osób, to ostatnio jest średnia ponad 100, a wbija się już. Są streamy, gdzie bez żadnych rajdów jest siedzi 170-180 osób, i jest taka rozmowa cały czas jest cały czas ruch na czacie. To bym nie uwierzył, kazałbym mu się popukać w web i, i w ogóle nie ciemniej. A tu jest Twitch super, YouTube super, wszystko się tak pięknie, fajnie rozwija, że po prostu aż mm, i. Przez to, może nie przez to, nie, to jest wartość nie przez to. Zjada mi to naprawdę sporo czasu, bo uwierzcie mi, że nagranie recenzji, która trwa 15 minut, jest około 3-4 do 4 godzin pracy. Dodać do tego jeszcze godziny, które poświęcam na grę danym okrętem, bo nie zrobię wam recenzji z okrętu, którym zagrałem 2-3 bitwy. O nie, nie, nie. to nie, nie się nie bangla, to nie ma. E, jak ktoś to się nie łączy w ogóle, to nie ma sensu robić recenzji, jeżeli się nie zna okrętu. Myślę, że myślę, że rozumiecie o co chodzi. E, jest kilka punktów, które muszą być w recenzji spełnione, czyli tam po Pokazanie gameplayu, pokazanie kapitana, tak ten nie można zrobić na zasadzie e, paczajta, e, to je okręt i on jest zły albo niedobry. E, I na tym taka recenzja nie może się nie zostanie przyjęta przez WG. Tylko faktycznie, jak widzieliście, ta recenzja ostatnio trochę dopracowuje e, sposób recenzji, jak możecie zauważyć. E, I widzę, że się podoba. Jestem z tego bardzo zadowolony. Jest troszkę więcej pracy, ale za to efekt też myślę, że jak najbardziej będę mógł dzięki temu rozdawać jeszcze więcej okrętów, właśnie, że recenzja. Nie będą się zgadzać. To jeśli chodzi o rozdawanie okrętów. Co do mitów i legend. Słyszałem ich naprawdę sporo, jeśli chodzi o community kontrybutorów. Zaczynając od tego, że przez niektórych jesteśmy traktowani jako pracownicy WG. Nie, nie jesteśmy pracownikami. My nie otrzymujemy od WG ani złotówki, nic, zero, żadnych, żadnych pieniędzy. Słyszałem też legendy o tym, że mamy czerwony telefon, którym jak nam się trochę matchmaker albo RNG nie zgadza, to bierzemy sławki, dzwonimy. Nie, nie mamy. Co do wajchy, tu nie mogę powiedzieć BNDA, więc żartuję sobie nic takiego, przynajmniej mi nie wiadomo, wiadomo, legendy są, podobno w każdej jest jakieś tam ziarno prawdy, no ale to już, to już wiecie, trzeba by jakąś dobrą foliową czapkę założyć i wtedy możemy pogadać, nie przygotowałem się do tego materiału, nie mam foliowej czapki, jest wiele naprawdę tego, czy warto być community kontributorem? To jest z pozoru nie jest wcale takie łatwe pytanie, z mojego względu to warto, dlaczego? Dlatego, że dzięki temu, dzięki temu, że jestem w programie CCT, mam dostęp do okrętów wcześniej, mam dostęp do konta prasowego, które umożliwia mi nagrywanie materiałów z okrętów, których jeszcze nie posiadam. Z, mogę sobie tam na tym koncie eksperymentować, mogę kombinować i to mi bardzo, ale to bardzo ułatwia pracę, jaką jest youtubowanie czy streamowanie. To jest naprawdę bardzo. Dzięki temu a uważam, że oczywiście warto. Kilka osób pytało mnie, jak dołączyć do programu. Wszystko jest ładnie opisane na stronie głównej. Jest ładnie opisane na forum. Też tam się na forum się trzeba zgłosić. Co ciekawe, kilka takich ciekawostek. Nie można zostać Community Contributorem, jeżeli się nie prowadzi bloga, jeżeli się nie prowadzi streama YouTube'a, a słyszałem, że były takie osoby, które zgłaszały się na tej zasadzie dajcie mi cck, a założę konto na YouTube i będę nagrywał. No to jest, to mi się przypomina, kiedyś byłem też na rozmowie kwalifikacyjnej, była moja pierwsza rozmowa o programowanie, gdzie przede mną gościu wszedł, powiedział, że no z chęcią ja będę dla was pracował, ale pan nic nie umie. No to jak mi my wyślecie na szkolenie, to to się nauczy i będę dla Was pracował. No. Tak to mniej więcej wyglądało. A to nie do końca, jak wiecie, o to chodzi. E, dzięki temu ja uważam, że oczywiście warto. E, poza tym. To jest połowa sukcesu. Wsparcie w ogóle to jest połowa. Druga połowa to jesteście Wy. E, wasze komentarze, to co się dzieje na streamach ostatnio to przechodzi całkowicie moje pojęcie. To co się działo na piątkowym streamie urodzinowym, gdzie po trzech godzinach streama ja wyłączyłem streama i praktycznie przez dwie, trzy godziny nic nie mówiłem, bo nie byłem w stanie, gardło mnie bolało. E, już byłem tak, tak wypompowany po trzech godzinach. To co się działo na Szlachetnej Paczce to też Nie mam bladego pojęcia, jak wam się odwdzięczyć, bo udało nam się zebrać tak naprawdę sporo pieniędzy wtedy e, dla dzieciaków. E, aktywność na streamie to była masakra. E, taka ciekawostka dla osób, które nie wpadają. Na przykład w niedzielę robimy sobie. E, teraz już to wchodzi do stałego, że tak powiem, e, e, planu. Będziemy w niedzielę bawić się na treningówkach. Jest, nie spodziewałem się, że jest aż takie zainteresowanie. Bawimy się na treningówkach w stylu torpedo bitów, w dodatkową tylko, ochrona celu, konwojowanie i takie trochę zdradziłem plany. Jakie mam, bo konwojowania jeszcze nie było, ale będzie. Myślę, że dla każdego znajdzie się coś dobrego, dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, tak jak wspominałem, środy, piątki, niedziele, oczywiście czasami tych streamów nie ma, staram się wtedy albo przenieść na jakiś inny dzień, albo wydłużyć jakiś inny, panujący. na przykład w przyszłym tygodniu jest długi weekend, także streamuję tylko w piątek, w środę i w niedzielę streama niestety nie będzie, bo jadę w końcu troszkę odsapnąć na wieś, później w piątek wracam, także w piątek będzie normalnie stream, a na weekend przyjeżdża siostra, także raczej nie będę miał czasu na streama. Ale tak czy jak bardzo serdecznie Was tam zapraszam, bo e, druwik na żywo robi trochę inne wrażenie niż druwik nagrany. E, różnica podobna jest spora, ogólnie sporo osób ostatnio na Twitchu też wita z YouTube'a, e, witają się i też mówią właśnie, że e, co na żywo to jednak na żywo, także bardzo serdecznie zapraszam. E, Wracając do, do tego cecekowania, niedługo minie rok. Dlatego postanowiłem zrobić ten materiał. Bo niedługo minie rok. Jak, jak już jestem w tym programie, jak dobrze pamiętam, to będzie coś w lipcu. Yy, mogę się mylić, yy, i można powiedzieć, że to jest takie podsumowanie, bo naprawdę sporo. Nie będę ukrywał, że program CCT bardzo pomógł w rozwoju kanału, bo właśnie dzięki temu mogę wam, mogę, wam, mogę wam nagrywać, mogę oferować jeszcze ciekawsze materiały. Nie tylko z tego co sam. Początkowo, jak widzieliście, albo nawet jak nie wiecie, jesteście nowi tutaj. Początkowo kanał opierał się na replayach i epickich bitwach. Było tego sporo. Wtedy, jak dobrze pamiętam, to nagrywałem nawet 5 materiałów w tygodniu. I to się jakoś tak powoli rozwijało, ale jak wiecie, już od jakiegoś czasu się tym nie zajmuję. Ewentualnie. Gdzie jakaś taka mega bitwa, taki epic, że aż, aż mi urwie, wiadomo co, to wtedy wrzucam. A tak zazwyczaj używam tego do podkładu. To co mi podsyłacie, jest kilka stałych osób, które cały czas wysyłają mi bitwy. Przepraszam, że ich nie udostępniam. Ale najnormalniej w świecie brakuje mi czasu, chcę, mam takie założenie, że co najmniej te trzy streamy w tygodniu i trzy filmy na YouTube, to jest takie minimum, czasami się zdarza, oczywiście, że są tylko dwa filmy, bo, bo jest gorszy tydzień, że nie mam czasu i, i wtedy staram się jakby podnieść poziom tych dwóch filmów, żeby... Yy. Żeby, żeby to wyrównać jest pytanie do was czy chcielibyście, bo myślałem sobie ostatnio nagrać taki film, żeby wam pokazać jak to wygląda od zaplecza, jak wygląda montowanie jak wygląda mój tak jakby nazwijmy to dzień twórczości gdzie siadam do materiału sobie przygotowuję wszystko jak wygląda panel na YouTubie od strony od zaplecza, jak to jest od mojej strony dajcie znać w komentarzach czy bylibyście czymś takim też zainteresowani pewnie prędzej czy później i tak zrobię, znaczy na podstawie Przyznam się szczerze, że na podstawie tego materiału to jest taki materiał badawczy. E, czy taka tematyka też Was zainteresuje? E, bo e, jest to dla mnie lekka niewiadoma. E, także e, jesteście królikami doświadczonymi, tak nie będę kłamał. E, jeżeli ktoś się obraził, no to przepraszam, ale, e, ale jesteście naprawdę mega świetną społecznością. E, nie tylko. Nie tylko w komentarzach, chociaż w komentarzach lubię czasami z wami pogadać, ale, ale tu na streamie to, co się czasami. Jest kilka osób, które stale się udzielają w komentarzach. Też tam, jeżeli jest jakiś nowy gracz, tak jak ja ostatnio YouTube, ma problemy z powiadomieniami. Na przykład jak ostatnio było replay, replay była, była recenzja od Dina. To tam jest coś około 40 komentarzy. A ja nie dostałem ani jednego powiadomienia o komentarzach, tak żeby Wam zobrazować. Staram się wieczorami wchodzić na tego youtuba, sprawdzać czy jest coś nowego, odpisywać. Ale czasami w ciągu dnia, jak jest jakiś ważny komentarz, ktoś nowy, jakiś nowy gracz potrzebuje pomocy, to to wiem, że są osoby w komentarzach, które starają się tam odpowiadać, za co Wam bardzo dziękuję za tą aktywność, że pomagacie tym początkującym graczom, a macie też, macie też wpływ na to, bo na przykład ostatnio na Discordzie odezwała się do mnie osoba, która zaczęła grać w OFSA właśnie dzięki dzięki kanałowi na YouTubie i dzięki temu, co się dzieje w komentarzach, że właśnie ktoś mu pomógł, że jest bardzo wdzięczny nie pamiętam w tym momencie Niku, ale, ale naprawdę jest, są takie osoby, które piszą do mnie, że właśnie zaczęły, że dziękują. E, także właśnie to są te chwile w programie CZT, dla których warto. E, warto być w tym programie, e, pomagać ludziom. Na przykład ja mówiłem ostatnio też na streamie o tym, że e, Mam, mógłbym spokojnie sobie powiesić mapę Polski na ścianie, tutaj gdzieś za monitorem, i oznaczać miasta, w których <głos》> mogę pojechać i będę miał z kim się napić piwa. Mam naprawdę bardzo dużo osób, które piszą na Facebooku, na Discordzie, w komentarzach, gdzie właśnie mają jakiś problem i w stylu co kupić, coś nie działa, zrobić kapitana, jaką linię i tak dalej, i tak dalej. A dostaję takie wiadomości, wyszczy mi naprawdę sporo. I zazwyczaj taka rozmowa kończy się, dobra, jak będziesz tu i tu, to w pani, to wypijemy piwko. I powiem Wam, że mógłbym spokojnie całą mapę takimi punktami za, zarzucić i to jest właśnie to, to jest kolejny plus już któryś tam, dlaczego warto, dlaczego warto się z tym zajmować, dlaczego poświęcać czas, bo tego czasu naprawdę, naprawdę sporo potrzeba czasami na, na te filmy, na, na streamie, to nie jest tak, że stream to też nie jest, to się może wydawać, że ja odpalam stream o 19, kończę o, o zazwyczaj 21, bo tak 21-22, w zależności jak tam się jak tam wyjdzie zwyczaj te 3 godziny, to też nie jest tak, że to tylko te 3 godziny pracy. Stream potrzebuje czasu wcześniej go przygotować, później po streamie, jeżeli była jakieś aktywności, to też, a tym bardziej, że chcę teraz w tę niedzielę wprowadzać takie małe zabawy, nie tylko same randomki, nie tylko rankingówki, nie ten chcę, żeby coś tam się działo. No to tej pracy troszkę Troszkę jednak potrzeba i wiem, że część z was, znaczna część z was to rozumie i jesteście też nie wiem, to nazwać wyrozumiali, że czasami nie, nie, nie daje rady przygotować czegoś na czas, bo okrętów też w G ostatnio wypuszcza całą masę, także te recenzje staram się uzupełniać, ale, ale czasami nie daje rady, bo jak wiecie, żeby zrobić recenzję, no to trzeba pograć tym okrętem, go poznać. A dopóki on jest working progress, to tak naprawdę no, mógłbym nagrać recenzję okrętu, jak jeszcze jest. Włącznie progress, ale wtedy jeszcze się coś zmieni i ta recenzja nie będzie się zgadzać, a wtedy kilka niemiłych osób napisze, co o mnie myśli w komentarzach i się, i się zrobi miło, Ale po co? Lepiej poczekać, zrobić być troszkę później, tą recenzję, ale za to zrobić ją rzeczowo i to jest, i to jest główny punkt tego kanału, żeby żebyście wiedzieli o co ho, taki punkt tego materiału, jak to działa tak jak wspominałem, jeżeli macie jakieś pytania to oczywiście walcie, walcie śmiało, no i jak to jest, podsumowując jak to jest być community kontrybutorem dobrze czy dobrze. powiem wam, że dobrze, dla mnie jako osoby, która nagrywa jako streamuje, wyciągając wnioski, dla mnie ten program jest naprawdę sporym sporym plusem, ma on swoje plusy, minusy, nie oszukujmy się, to nie jest tak, że ja teraz cukruję mocno jest sporo minusów są te wszystkie NDA, inne takie. To jest też kolejna legenda, że my wszystko wiemy i tylko się nie możemy dzielić. Uwierzcie my że WG tak, się, tak za bardzo z nami też się nie dzieli. Czasami parę osób pyta też na temat tego, tamtego okrętu, czy jakieś nowości. Pamiętajcie, że jeżeli nie ma czegoś na devblogu, jeżeli z czymś co WG się z wami podzieliło już, a my to wiemy, to i tak wam nie możemy powiedzieć. Wiem, że bardzo dużo osób pyta. To nie mów, tylko pokaż albo narysuj, no nie, nie mogę, bo wtedy wywalą mnie z tego programu i nie mogę złamać NDA a uwierzcie mi, że to nie jest tak, że jak WG coś wymyśli, że ola Boga, robimy nową linię, to oni się nie dzielą z nami takimi informacjami. My się też dowiadujemy z D-blogów, dowiadujemy się z, e, ze streamów. W zasadzie teraz 9, 6 bodajże będą niemieckie lotniskowce. Także gdzieś tam moja, moja makówka mi podpowiada, że raczej trzeba się spodziewać tego, że niedługo będą zapowiadać nową linię. Sam jestem ciekaw, co tu będzie, ale niestety nie wiem. No cóż, nie przeciągając dalej, i tak mi wyszło po planie ponad 15 minut, zaraz będzie 16. E, także, no cóż, dajcie znać w komentarzach, co myślicie na temat tego typu materiałami. E, dajcie znać, czy macie jakieś pytania. Mówię, mówię szczerze, pytajcie o co chcecie, tak żebym miał jak najwięcej kontentu na następną, następną pogadankę. E, Chojnacki widzę tam już ładnie sprząta, także ja się też będę zbierał. E, trzymajcie się, do usłyszenia i e, ewentualnie może zobaczenie na streamie. Hejo. Pa, pa.